Dobrze, tutaj mamy, widzę, wejście. Myślę, że musimy wejść na samą górę. Oczywiście wspinajmy się. Dobrze. Dokładnie. Historia pewnej apokalipsy, dzień 9. Właśnie rozbijałem namiot, kiedy zadzwonił Wyatt. Przyjechałem tak szybko, jak się dało, ale zapadłaś już w śpiączkę. Nie dane nam było się pożegnać. Dobra, tutaj widzę, że mamy jeszcze skrzynię od razu. To oczywiście też skorzystamy. Dobrze, zwróćcie uwagę, tutaj mamy jeszcze kolejną widokówkę, która znajduje się gdzieś tutaj na górze. Tego będziemy oczywiście szukać wejścia, żeby móc wspiąć się. O, tutaj będzie. Na górę. Dobrze. Dosyć spory ten łańcuch górski. Czy damy radę doskoczyć? Ulala, konkretnie. Dobra. Szczęście. Jesteśmy już na tyle silni, że praktycznie żadne maszyny nie są dla nas najmniejszym problemem. Dobra. Dzień 12. Kiedy patrzyliśmy, jak rakieta nośna wzbija się w nocne niebo, niesiona słupem ognia, wzięłaś moją rękę, ścisnęłaś ją i powiedziałaś: zapisałeś historię naszej rodziny w gwiazdach. Dobrze. Kolejna widokówka zdobyta. Dobra, tak w sumie się rozejrzałam i okazuje się... Kurczę. Widokówka jest tutaj na tej skale. Zaraz sobie ją zdobędziemy, tylko chodzi na to, że muszę jeszcze pokonać to wszystko. Spadło. Teraz myślę, że na spokojnie powinno nam się udać tutaj wdrapać. O ile znajdziemy jakieś punkty zaczepienia, choć nie widzę ich tutaj zbyt wiele. O ile jakiekolwiek, to jest potężne urwisko. Dobrze, najszybsza droga na dół. Tutaj mamy wejście. Dobrze. I co teraz? A, tutaj mamy punkt. Świetnie.
doskonale. Jesteśmy. Historia pewnej apokalipsy. Dzień pierwszy. Najlepiej zacząć od końca. A przynajmniej tam, gdzie koniec się zaczął. Strefa zero. Tu się wszystko sypnęło. Najpierw moja kariera, a potem cała reszta. I to dosłownie. No dobrze. Tutaj... nie do końca o tym chodziło. Chciałabym się jeszcze wdrapać na tę półkę. Dokładnie, żeby móc sobie... będę musiała coś zostawić. Przejrzeć. Dobrze, zjedźmy na dół. Tutaj również w niedalekiej okolicy mamy kolejną widokówkę. Idziemy sobie od razu jej poszukać. Że będzie towarzystwo. Nie spodoba ci się to. Czuję. Są strzały. Dobra, jest kolejna. Wow! Ale stado. Też mam szczęście. Cieszę się, że się cieszysz. Element do zeskanowania. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Widokówka powinna być gdzieś przy drodze. Mogę tego zaraz żałować. Myślę, że pójdziemy sobie tędy. I zbadamy tę okolicę. O, zwróćcie uwagę, tutaj mamy szczura. Jest to pierwszy szczur, jakiego udało mi się w ogóle upolować. A chyba drugi, jakiego kiedykolwiek widzę. Więc oczywiście... a, to akurat tylko skrawki mięsa, więc... to w sumie nawet nie jest mi szczególnie do szczęścia potrzebne. Jest kolejny szczur. Kurczę, nie widzę go teraz. Ciekawe, że ciężko jest w niego teraz trafić. To naprawdę nie widać. Mamy kości. Ja muszę w końcu zrobić tutaj porządek w ekwipunku. A kości szczura nam są potrzebne też. Lekkie to nie jest. Upgrade'owania naszych sak. Tutaj mam jakieś elementy, po których można by się wspiąć.
Zobaczmy, czy widokówka będzie z tej strony. Nie widzę innej możliwości. Jeszcze wpadliśmy w jakąś dziurę. Są tu jeszcze jakieś elementy? Dokładnie. Tutaj możemy wskoczyć. Mam nadzieję. Niemal wisi w powietrzu. Tutaj zeskoczyliśmy. Ewidentnie tutaj widzę element żółty, ale nie mogę doskoczyć. A tutaj będziemy mogli się wspiąć dalej. Dajesz, Aloy, czy od tej strony będzie nam... Nie, ewidentnie nie. Dobrze, jesteśmy. Nie chciałabym tu spaść. Widokówka ewidentnie jest z tamtej strony. Czy to jest przejście? Muszę się zastanowić. Nie wiem, czy tu górą nie powinniśmy przejść. W jaki sposób? Nie, tutaj ewidentnie się nie zmieścimy. Nie wiem, czy to nie jest jeden z trudniejszych miejsc do zdobycia. O, to teraz wskoczenie. Dobra. Naprawdę bardzo... Nie ma miejsca. Poukrywane to wszystko. Dobrze, tutaj mamy... Historia pewnej apokalipsy, dzień czwarty. Aż trudno uwierzyć, że w tym obskurnym ziguracie była siedziba Metallurgic International. Biuro Wyatta mieściło się na przedostatnim piętrze. Jeśli Metallurgic miało jakieś przepisy zabraniające biurowych romansów, to on je wymyślił. Doskonale. No dobrze, kierujmy się zatem w kierunku kolejnej widokówki. Dobrą sprawę powinna być gdzieś tutaj w okolicy. U góry. Dokładnie. Są elementy, dzięki którym możemy wskoczyć.
Twilight. Dokładnie, musimy to zrobić szybko, bo inaczej nam automatycznie sama wskakuje. Powinnam była zabrać wózek. Historia pewnej apokalipsy, dzień trzeci. Miałem 13 lat, kiedy zdemolowałem to miejsce. Ja i taki drugi dzieciak, nazywał się chyba Star, po raz pierwszy mnie aresztowali. Pamiętny dzień dla rodziny Mati. Ale miałem narąbane. Tutaj mamy kolejną widokówkę. Nawet już ją widzę z daleka. Chyba najłatwiejsza do zdobycia. Punkt obserwacyjny. Kolejna wiadomość z przeszłości. Historia pewnej apokalipsy. Dzień drugi. Ojciec miał tu gościnny wykład. 300-poziomowy kurs historii. Panowania człowieka w powietrzu. Równie dobrze mógłby wykładać o średniowiecznych technikach oblewniczych. Kiedy skończyłem 18, zginął. Kierujmy się zatem w stronę tej widokówki. Zachowam to na później. Musimy kierować się na górę. Co prawda tutaj czeka na nas kilku przeciwników, ale raczej powinniśmy zepsuć spokojnie radę. Może od razu, korzystając z okazji, sobie uzupełnię amunicję. Dobrze. O, dobra. Już widzę. Czemu te zwierzęta wydają takie dziwne dźwięki? Niestety muszę je zbierać w grze. Więc... Historia pewnej apokalipsy, dzień ósmy. Jasna cholera. Ten uszkodzony podnośnik, co strzaskał ci rękę i obojczyk, jeszcze zanim poznałaś Wyatta. To było w kopalni za tymi wodospadami. Kurde, ale był ze mnie głupi smarkacz. No za dużo niestety nie zostało po tym budynku. Że tutaj czeka nas niemała wspinaczka. Szukajmy zatem wejścia. Znajdźmy elementy, dzięki którym będziemy mogli wspiąć się na górę. O, z tej strony.
Dobrze, tutaj mamy kolejne elementy. Wow. Dobra. Jest i widokówka. Tylko jeszcze jakoś musimy się tam wspiąć. Czyżbyśmy tędy mogli dokładnie przejść? Chciałam już zeskoczyć na tę linę i teraz pomyślałam, że to był nie trudno zgadnąć, czemu był tu taki punkt. Głupi pomysł. Historia pewnej apokalipsy, dzień szósty. Byłem świeżo po odwyku, kiedy wpadliśmy na mecz Metallurgists kontra Hearts Wayfarers. Koszulka metalurgów wyglądała zabawnie na twoim sari. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejną widokówkę. Tego postarajmy się tam zejść na spokojnie. To chyba jest najbardziej wąski odcinek, w którym możemy pokonać rzekę. Powiem wam, tak jak maszyny w tej grze naprawdę wizualnie wyglądają fenomenalnie, tak, te zwierzęta niestety są tak drętwe. Potem też na elektryczność. Niestety nie mam takich strzał. No dawaj! Całe szczęście uciekają, więc... Bardzo to wygląda nieźle. Składa. Jest pytanie, czy my tutaj dołem... Chyba raczej powinniśmy dać radę dojść. Jeszcze kłapaki. Nie szczególnie za nimi przepadam. Teraz jeszcze raz. Ale w wodzie wydają się być naprawdę bezbronne. No, dokładnie. Bardziej od nich nie znoszę ptaszysk. Ptaszysko są przeobrzydliwe, po prostu. Dosyć się strzelają jakimś sztyncem. Jeszcze. Ciężko w nie trafić. Na kontrolerze. Widzę elementy, po których możemy się wspinać, tylko pytanie,
dzięki nim uda nam się dotrzeć do widokówki. Dobra. Do czego to prowadziło? Przepraszam bardzo. Powinny być jeszcze elementy, które... A, dobra, są. Które pozwolą nam wejść wyżej, bo widzę linę. A po drugiej stronie powinna być widokówka. Tutaj są jeszcze elementy do wspinaczki. Naprawdę są bardzo mało wyraźne. Ciekawe, że zawsze są skrzynie w miejscach, gdzie są widokówki. Dzień 11. Przyszedłem tu umrzeć, ale zamiast przedawkować w domku Wyatta, poszedłem na spacer wzdłuż brzegu. Stałem dokładnie tutaj, kiedy mnie olśniło. Wtedy zrozumiałem, że muszę to zrobić. Tutaj kryje się już nasza ostatnia widokówka. Chociaż tutaj mamy też... Spore towarzystwo. To musi być słoneczna skała. Jest atakowana przez maszyny. Może być ciężko! Chcesz powiedzieć, czy tej wieży odpuściliśmy? Spróbujemy! Mocne strzały by się przydały, żeby oderwać mi właśnie cały korpus. Behemoth. Pierwszy raz spotkaliśmy tego przeciwnika. Pomóżmy jeszcze tylko z tym drugim. Teraz poznam przeciwnika wszystkim, że... I już na spokojnie możemy się kierować. Wyciągnęłaś nas z niezłej kabały, pionierko. Witaj w słonecznej skale. Porozmawiaj ze strażnikiem Janeivą w środku. O, jest tutaj u góry. Tylko musimy się tu w jakiś sposób wspiąć. Już obstawiam, że raczej wejście będzie bardziej od lewej strony, ponieważ jest tam lina, która będzie pozwalała nam przejść. Tędy? Nie. Zerknijmy na spokojnie. Skały bardzo się błyszczą, co... sprawia, że jednak
ciężko tutaj dostrzec te elementy. Ewidentnie tutaj jest taka lina. Ale może to sprawi, że akurat w sumie wejście może być też od drugiej strony. Czas poznać przyczynę tego wszystkiego. Jest i wejście. Lala, tutaj naprawdę konkretny. Kawałek wspinaczki. Dobrze. Ale... Historia pewnej apokalipsy, dzień siódmy. Jakieś 3 miesiące po wyjściu z odwyku przyjechaliśmy tu pod namiot. Wyatt szybko zasnął, więc we dwójkę siedzieliśmy do późnej nocy i oglądaliśmy Perseidy. Potem, kiedy rozmawialiśmy o gwiazdach i kosmosie, nagle zrozumiałem, co chcę robić w życiu. Okej, tym samym, kochani, znaleźliśmy wszystkie możliwe widokówki dostępne w grze. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam wam w zdobyciu tego trofeum.